W tym roku podczas 11. już akcji Żonkile wolontariusze Muzeum POLIN będą rozdawać 450 tysięcy papierowych żonkili, właśnie takich jak te. Liczba ta symbolizuje liczbę Żydówek i Żydów, którzy byli zamknięci w getcie warszawskim w momencie jego największego przeludnienia, czyli wiosną 1941 roku. Papierowe kwiaty trafią do rąk nie tylko mieszkańców Warszawy, ale również pięciu innych miast Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Białego Stoku oraz Lublina. Żonkile mają przypominać o historii cywilów, ludzi takich jak my, którzy ukrywali się w getcie podczas powstania. 19 kwietnia przypnijmy żonkil i pokażmy, że łączy nas pamięć.